Czy Rosja zaatakuje Europę? Czy Rosja podbije Ukrainę, a potem Polskę? No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą, mrożącą krew żyła przepowiednie wizje Jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Rosji i dotyczącą Ukrainy. Wiemy o tym, że Rosja dokonała aneksu Krymu w 2013 roku, praktycznie rok po tym jak miała miejsce mistrzostwa Euro w Polsce i na Ukrainie, no i Rosja praktycznie dokonała tego aneksu Krymu. Inne państwa no, stanowczo sprzeciwiały się takiej decyzji, czy takiemu postępowaniu jeśli chodzi o Rosję. Natomiast Rosja praktycznie sobie nic z tego nie zrobiła. No i ten Krym został zajęty przez Rosję, no bo nie należy do Rosji, ale został zajęty. No i ostatni wypowiedział się na temat tego, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o relacje między Rosją a Ukrainą. Czy Rosja podbije Ukrainę, a następnie Polskę i rozpocznie tutaj drogę na Europę, czy może wręcz odwrotnie. No więc Jasnowiec powiedział w ten sposób, że Putin będzie chciał poprawić swoje relacje z Ukrainą, tak właśnie mówi tutaj Jasnowiec Jackowski, że Putin będzie starał się, żeby Krym był miejscem neutralnym, żeby właśnie Krym był takim miejscem neutralnym, nie był miejscem konfliktu, no ale to musiałby oznaczać, że praktycznie Krym zostałby zwrócony Ukrainie, tak? A chyba na to sobie Rosja nie pozwoli. No i Jnozjackowski mówi w ten sposób, że może to być związane z tym, że w Europie będzie nieciekawie i Rosja chce mieć Ukrainę jako sojusznika, jako partnera koło siebie, tak? W, w kontekście właśnie sytuacji, co będzie się działo w Europie. Więc jasnoiz mówi w ten sposób, że Rosja tutaj będzie chciała mieć po prostu Ukrainę za sojusznika, za partnera. No wiadomo, że takim bliskim współpracownikiem, czy znaczy współpracownikiem bliskim partnerem dla Rosji. Do niedawna była Białoruś, teraz ta sytuacja zupełnie inaczej wygląda. No ale właśnie pytanie jest takie, czy rzeczywiście, no ja nie mówię, że Ukraina nagle po prostu wpadnie w, w objęcia w ramiona Rosji, ale pytanie jest rzeczywiście takie, czy, czy tutaj te relacje się poprawią. No wydaje mi się, że Rosja musiałaby całkowicie zwrócić Krym, tak? I pytanie też jest takie, czy Ukraina jest w stanie sobie na to pozwolić, tak, że wszystko wróci po staremu, tak? Czy do, tak było wcześniej, po tym jak faktycznie Rosja zajęła Krym, tak? No też dzieją się. Regularne walki w, na Ukrainie, no więc dosyć dziwne jest tak przypowiednie się o jasnowiedziackiego, ale zobaczymy, czas pokaże. Wiadomo, że są różne sojusze, różne tutaj tak, sojusze polityczne, które nie są w, wcale po prostu oczywiste, nie muszą być one oczywiste na pierwszy rzut oka. No właśnie, tutaj jasno jest mówię w ten sposób, że Putin będzie starał się podpisać pakt, czy mieć jakiś sojusz z jednym z krajów skandynawskich. To jest ciekawa sprawa, znaczy nie podpisać nawet, tak, bo tu nie chodzi. O oficjalne podpisywanie, tylko jest mówi w ten sposób, że to będzie cichy pakt z jednym z krajów skandynawskich. Tak to definiuje właśnie Jasnowic Jackowski. No tu może wchodzić w grę albo na przykład Szwecja. Albo Norwegia, bo że Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, tak więc teoretycznie Norwegia mogłaby tutaj współpracować z Rosją. No jaki jest interes tym Putina? No, na pewno taki, żeby rozlokować tam bazy wojskowe, żeby umieścić tam właśnie artylerię czy też tutaj właśnie rakiety. Na tym, właśnie w tym kraju, żeby to po prostu było bliżej Europy czy kolejnych państw, których mógłby dokonać właśnie atak, gdzie mogłaby Rosja dokonać właśnie ataku. No więc tak to wygląda, jeśli chodzi o tą wizję jasnowidza jasnowidzeckiego dotyczącą Ukrainy, dotyczącą właśnie Rosji. Nie, tak, Krym jako miejsce neutralne, ale no, ja rozumiem w ten sposób, że Krym powinien zostać zwrócony. Ukrainie, a nie miejsce neutralne, bo to znaczy, że co? Po prostu Rosjanie nie wyjdą z Krymu i powiedzą: No, ale my sobie nie rościmy praw do Krymu, ale to musi być po prostu Krym neutralny, tak? No, to zabrać komuś część, tak samo jakby na u nas, po prostu zabrać na przykład nam półwysep helski, przytrzymywać go przez kilka lat, przez 10 lat. Na przykład, nie wiem, po prostu jakieś państwo, Wielka Brytania czy e, Skandynawia, czy na przykład Niemcy wzięliby tam półwysep krymski, a następnie po 10 latach to państwo by powiedziało: no nie, no nie, już nie chcemy tego półwyspu helskiego, ale to musi być państwo, to musi być teren neutralny, ani nie należące do Polski, ani na przykład do tego państwa, które to zajęło. No to troszeczkę kuriozalna sytuacja, no ale wiemy, że jeśli chodzi po prostu o świat, to co się dzieje na świecie, no często są po prostu kuriozalne decyzje, e, trudno wytłumaczalne, i tak to właśnie wygląda, e, jeśli chodzi o. O sojusze, o to, co ma miejsce, bo jest, ja mówi o tym, że Europa będzie ma bardzo mocno osłabiona ekonomicznie, politycznie poprzez koronawirusa, więc tutaj mogą być zupełnie inne, może być zupełnie inne przetasowanie, jeśli chodzi o tą scenę polityczną, jeśli chodzi o te sojusze międzynarodowe, także właśnie tutaj właśnie może być sojusz tutaj tak, który wcześniej mógł być nieoczywisty, teraz na skutek właśnie skutków koronawirusa, tak to może wyglądać. Tak to właśnie rzeczywiście może wyglądać no ja jestem ciekaw, jeśli chodzi o ten cichy pakt, z którym to z krajów skandynawskich, jaki kraj miał tutaj na myśli Jasnowidzackowski. Czy tu chodzi o Finlandię, Norwegię, czy chodzi o Szwecję? No, Szwecja bardziej obawia się tutaj Rosji, tak? Norwegia, no, oni nie są w Unii Europejskiej, więc rzeczywiście mogliby nawiązać taki sojusz z Rosją. Wtedy nikt nie, ma, nie miałby teoretycznie do nich pretensji, tak? No, bo nie są w Unii Europejskiej. No, ale czy rzeczywiście tak będzie? Tylko pytanie też jest takie, czy ten sojusz nie będzie stratny. To państwo, które przystąpi do tego sojuszu, nie będzie stratne, no bo jakieś państwo przystąpi, państwo skandynawskie, przystąpi do tego sojuszu z Rosją, bo będą myśleć, że będą mieć lepiej praktycznie z Rosją, a się okaże, że Rosja ich wykorzysta tylko w swoim celu, a następnie ich porzuci. No i to może być po prostu duży problem. Więc tak to właśnie definiuje te jasnowice jeśli chodzi o Rosję. Mało tego jasnowic mówi w ten sposób, że Rosja i Putin celowo chcą być bierni, jeśli chodzi o te działania, które teraz mają miejsce na świecie, czy ewentualny konflikt, który by wybuchł na Bliskim Wschodzie. Jest to specjalna tak naprawdę strategia Putina, żeby być po prostu tutaj biernym, nie angażować się w te działania militarne. Tylko pytanie też jest takie: po co ma się Putin angażować w pewne działania militarne? Oni już się angażowali w Syrię, więc po, to, po co mają się praktycznie wszędzie angażować? To Rosjanie są tacy, że, znaczy Amerykanie są tacy, że oni chcą się wszędzie faktycznie angażować, także wszędzie po prostu chcą, żeby ich było dużo, o, że oni po prostu mają misje stabilizacyjne, pokojowe, no a tutaj Rosja nie ma takich faktycznie zapędów, żeby być takim rozjemcą, takim państwem, które tak tutaj wszystkich faktycznie godzi, zaprowadza spokój i bezpieczeństwo, chociaż no, to, to też różnie bywa, jeśli chodzi o Amerykanów, tak, Amerykanie są różnie oceniani, chociażby ta ostatnia sytuacja, jeśli chodzi o Kurdów, gdzie wycofali się praktycznie z dnia na dzień obrócili się na pięcie i wycofali się, a następnego dnia Turcja zaatakowała Kurdów, tak? No właśnie, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o tą wizję przepowiednie tutaj jasnowidza Jackowskiego, jeśli chodzi właśnie o Rosję, Ukrainę, jakie jest was, wasze po prostu interpretacja tej przepowiedni. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki Jasłanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebook, zalajkujcie go, no i piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Trzymajcie się. Cześć.